kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na długo wyczekiwany filmik, czyli będziemy testować produkty marki PS, które dostępne są w Primarku i w Penesie. Oczywiście zostańcie ze mną do końca, bo mam dla Was rozdanie. Wszystko oczywiście będzie pod koniec tego filmu. Przechodzimy do testu kosmetyków z Penesa, czyli jest to ta linia PS. Ja już mam twarz oczyszczoną, nawilżoną, nałożyłam resztkę kremu z Origins. I jeszcze tutaj przed tym filmem nagrywałam dla Was jeszcze jeden film, który już jest na moim kanale. Test maseczki Love to Glow, również maseczka z Penesa, podlinkuję Wam pod spodem, może ktoś ma ochotę obejrzeć. Także twarz mam przygotowaną, oczyszczoną, zabieramy się za test. Żaden z tych kosmetyków nie jest przeze mnie testowany, ja ich nie używam, one po prostu czekały na nagrywki. Zresztą zaraz Wam pokażę, co będziemy testować, bo nie każdy produkt będzie nowością. Mam też produkty, które już odżywam od dłuższego czasu i użyję ich również dzisiaj w tym teście. Będziemy testować krem BB, będziemy testować przepiękną matową pomadkę, rozświetlacz, o którym wspominała mi moja koleżanka, już Wam to też mówiłam we vlogu, maskarę, którą również widziałyście we vlogach i rzęsy na rzęsiska, namówiłyście mnie Wy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Podobno są świetne, jestem bardzo ciekawa, bo rzęsy kosztują tylko euro 50, ale może o cenach będę mówiła w momencie, jak będę dany produkt nakładać. Pierwsze przejdziemy do kremu BB. Ja na twarz nie będę nakładała żadnej bazy, nałożyłam tylko krem nawilżający i teraz nałożę od razu krem BB. Nie wiem, czy ten kolor nie będzie za ciemny albo za jasny, bo sugerowałam się tylko i wyłącznie tym odcieniem, który tutaj jest na opakowaniu. Tutaj jest napisane, że skóra wygląda na bardzo zdrową, jest bardzo łatwy do aplikacji i jest bardzo lekki. Konsystencja jest bardzo przyjemna, nie wiem, trochę przesadziłam, na pewno przesadziłam, ale to nic. Odcień powiem Wam, że chyba będzie ok. Nie będę nakładała tego kremu BB żadnym pędzlem, nałożę normalnie palcami. Konsystencja ma jak krem do twarzy. Zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi, czy poradzi się z moimi wypryskami. Jest bardzo lekki, naprawdę jest bardzo przyjemny i wydaje mi się, że będzie idealny właśnie do mojej karnacji. Ja nie będę na razie nakładała więcej, rozsmaruję to, co mam już na twarzy i zobaczymy. Powiem Wam, że jest to naprawdę bardzo lekki produkt i o, jest to bardziej konsystencja kremowa niż jakiekolwiek krycie. Zdecydowanie już widzę, że nie jest to produkt dla mnie. Powiem Wam, że nałożyłam pierwszą warstwę, teraz nakładam drugą warstwę. To nie jest krem BB, naprawdę. Ja używałam krem marki Estée Lauder, był to krem też krem BB, ale on przynajmniej w jakiś sposób radził sobie z moimi przebarwieniami, które są jeszcze lekko widoczne na czole, bardzo ładnie zakrywał rumień, a w przypadku tego kremu BB możecie zauważyć, tutaj nie ma żadnego krycia, nie ma żadnego koloru, no nic, to jest po prostu tylko taki lekki krem do twarzy. Zdecydowanie produkt dla osób, które nie mają problemów z cerą. Ja już więcej nie nakładam, ja już tą twarz zostawię, ale tutaj, jejku, nie, nie, zdecydowanie to nie jest produkt dla mnie. Tak jak mówię, to jest produkt na pewno bardzo przyjemny, lekki, ale dla osób, które nie mają problemów z cerą. Kolejny krok to jest korektor i na pewno korektor będzie miał większe krycie niż krem BB. Powiem Wam, że w życiu nie miałam ani podkładu, ani kremu BB o tak lekkiej konsystencji, jak właśnie ta Penesa. Oczywiście, że podam Wam cenę, krem BB kosztował 3 euro, czego nie zakrył krem BB, to zakryjemy korektorem. Już jestem, już troszeczkę lepiej to wygląda, bo te miejsca takie bardziej problematyczne przykryłam korektorem. Oj, niedobrze, niedobrze. W każdym razie, jeżeli chodzi o krem BB, no to mówiąc szczerze, szału nie ma, jeżeli chodzi o mnie. Spodziewałam się tutaj troszeczkę lepszego krycia. Dalej przejdziemy do oczu i z racji tego, że nie mam żadnej paletki, to przyniosłam sobie tutaj paletkę moją ulubioną Naked 3 Urban Decay i szybciutko sobie podkreślę oko i za chwilę przejdziemy do testu reszty kosmetyków. Makijaż oka już jest gotowy. Ja ten wątek pominęłam, bo to nie jest tutorial, tylko test na żywo, ale powiem Wam, że nie mogę patrzeć na tą swoją twarz. Najchętniej zmyłabym ten krem BB i nałożyłabym swój podkład, no ale dobra, test jest testem, nic nie będę zmywać. Teraz może przetestujemy maskarę, czyli tusz do rzęs. Jest to tusz w kolorze czarnym,
który ma nadać naszym rzęsom objętość. Cena to 2 euro. Opakowanie bardzo ładne, podoba mi się to opakowanie właśnie w kropeczki. Także tusz prezentuje się tak, przypomina mi trochę tusze marki Rimmel. Fioletowe opakowanie, napis tutaj PS i zaraz zobaczymy, jak wygląda szczota. O, bardzo ciężko wychodzi. I jest bardzo, bardzo gruba. Ja takich szczot co prawda nie lubię, ale dobra, zobaczymy, jak się sprawdzi sam. Zobaczymy, może wezmę sobie mniejsze lusterko i zobaczymy, jak to będzie teraz z tuszem. Mam nadzieję, że chociaż tusz się sprawdzi. Powiem Wam, że bardzo ładnie wyciąga rzęsy do góry. Bardzo ładnie rozczesuje, ale trzeba to robić delikatnie, bo naprawdę tą dużą szczotką można się ubrudzić, a jeszcze w szczególności osoby, które mają krótkie rzęsy, bo ja mam krótkie rzęsy. W każdym razie powiem Wam, że bardzo fajny tusz za 2 euro, tak? 2 euro, dobrze mówię. Bardzo ładnie rozczesał te rzęsy, podkręcił. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale bardzo ładny efekt, naprawdę. Powiem Wam, że efekt porównywalny do tuszu marki Too Faced, Better Than Sex, tylko tamten tusz też bardzo ładnie pogrubia te nasze rzęsy. Ten akurat tego nie robi, ładnie je rozczesuje, podkręca. Opowiem Wam, że tusz jest naprawdę super, bardzo się cieszę. Tylko tak jak Wam powiedziałam, musicie naprawdę bardzo delikatnie obchodzić, bo możecie sobie tą szczotą ubrudzić powiekę. Nałożony i tak jak Wam mówiłam, no niestety ubrudziłam sobie powiekę, trochę tutaj właśnie u góry i zaraz tutaj przy linii rzęs, ale tego nie będę ruszać, bo boję się, że zaraz ta maskara się rozmarzy. Naprawdę szczota jest ogromna i trzeba uważać. Przechodzimy do testu rzęsisk, którego jestem mega ciekawa. Kolejna rzecz właśnie z linii PS Penisa. Tak wyglądają, mają klej dołączony. Rzęsy są naprawdę bardzo ładne. Zobaczymy, jak tutaj będzie z paskiem. Dość mocno były przyklejone do opakowania, co jest minusem. Powiem Wam, że pasek do przyklejania jest taki dość elastyczny, także wydaje mi się, że powinno być ok. Dobra, przyklejamy rzęsy. Zaraz to oko będzie wyglądać jeszcze inaczej. Nie będę używać tego kleju, który jest dołączony do zestawu, tylko użyję klej, który używam zawsze. Bardzo lubię ten klej, to jest klej Duo. I on też jest do kupienia w Penisie i on w Penisie kosztuje, z tego co widziałam, to 5 euro. Bardzo ładne są te rzęsy, takie naturalne. I te miny, które przy przyklejaniu zaraz będę robić, to będą bezcenne. Rzęsy już są przyklejone, dobra. Czyli kolejny produkt przetestowany. Powiem Wam, że bardzo fajne, bardzo ładny, naturalny efekt. Teraz wykonturujemy twarz. Oczywiście użyję bronzera Bahama Mama. Różu marki Rimmel, to jest róż, który Wam już pokazywałam. Ja go dostałam w prezencie od marki Rimmel, bo on ma bardzo ładny, naturalny kolor. To będzie rozświetlacz. To jest w odcieniu Pearly Queen. To rozświetlacz mineralny. Tak tutaj jest napisane i wygląda tak, ma bardzo ładny odcień, naprawdę ma przepiękny odcień, zaraz zobaczymy, jak się sprawdzi. Bronzer nałożony, róż nałożony, teraz będziemy nakładać rozświetlacz. Nie wiem, moja koleżanka porównywała go do Mary Luminizer, ale on ani troszeczkę nie jest podobny do Mary Luminizer. Nie wiem, czy widzicie to rozświetlenie na kości jarzmowej, ale powiem Wam, że naprawdę trzeba go nałożyć dużo więcej niż normalnie nakładam rozświetlacz Becka czy Too Faced, żeby jakiekolwiek rozświetlenie się pojawiło. Ja wiem, cena też jest bardzo niska, bo on kosztował 2,5 euro, ale nie ma szału moim zdaniem. I ostatni produkt to będzie pomadka, ale zanim do niej przejdziemy, to ja muszę sobie podkreślić moje brwi. I ostatni produkt, który dzisiaj przetestujemy, to jest Matte Long Last Lipstick, czyli pomadka matowa The Oud z takim przepięknym odcieniem. Nie wiem, czy to jest jakiś numerek. Madrigras odcień. Otwieramy. Ja oczywiście nałożę ją aplikatorem. Z racji tego, że mam opryszczkę, no to nie chcę bezpośrednio nakładać pomadki. Pachnie bardzo ładnie, pachnie dla mnie wanilią. Tak wygląda, ma taki przepiękny odcień. Zobaczymy, jak będzie z aplikacją, jak w ogóle z pigmentacją. Cena to, nie wiem, czy Wam mówiłam, 2 euro. Na pewno
pewno zdecydowanie łatwiej byłoby mi nakładać tą pomadkę tutaj z opakowania niż aplikatorem, ale no tak jak mówię, mam opryszczkę i nie chcę tutaj jej przykładać do ust. Tak się prezentuje pomadka. Słuchajcie, kolor ma przepiękny. Oczywiście no jest to pomadka matowa, więc ta aplikacja nie jest łatwa, ale powiem Wam, że naprawdę jest bardzo przyjemne uczucie na ustach. Pigmentacja jest ok, zresztą mieliście okazję zauważyć, że jak nakładałam ją aplikatorem, to ten kolor od razu był bardzo intensywny. Jeżeli chodzi o podsumowanie, jakie jest moje zdanie? Najgorszy produkt, który miałam z tych kilku właśnie z linii PS Spedesa, to jest krem BB. Tutaj spodziewałam się troszeczkę lepszego krycia. Nie wiem, czy widzicie, ja to widzę, że tutaj na przykład prześwituje mój rumień, no ale produkt jest naprawdę bardzo słabo kryjący. Także moim zdaniem dla młodych dziewczyn ok, ale dla kobiet dojrzałych nie za bardzo. Kolejny będzie rozświetlacz. Powiem Wam, że nie do końca jest to mój odcień, bo jak widzicie, rozświetlacz jest w odcieniu złotym. Powiem Wam, że trzeba go naprawdę nałożyć dużo, żeby to rozświetlenie zobaczyć. No nie wiem, zobaczymy, jak Wy ocenicie ten produkt w komentarzach. Kolejny produkt to jest tuż do rzęs. Moje zdanie już znacie z filmu, jest naprawdę spoko. Rzęsiska są świetne, naprawdę są świetne i uważam, że euro 50 to jest po prostu za darmo, a efekt możecie zauważyć na moim oku. I kolejny produkt to jest pomadka matowa do ust. Jak na razie wszystko jest w porządku, no zobaczymy, jak się sprawdzi w ciągu dnia, bo ją zostawię na ustach, czy po prostu nie przesuszy moje usta. Najwyżej Wam wspomnę we vlogu. Tak jak Wam powiedziałam, mam dla Was również małe rozdanie. Z racji tego, że wiem, że nie wszyscy z Was mają możliwość przetestowania kosmetyków, które są dostępne w Primarku czy w Penesie, ja postanowiłam zakupić kilka kosmetyków i Wam rozdać. Więc tak, może przejdziemy teraz do tych rzeczy, które mam przygotowane dla Was. Pierwsza rzecz jest to zestaw pędzli. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu wrzuciłam Wam filmik zamówienie z chińskiego sklepu i pokazywałam Wam pędzle i mówiłam, że te pędzle nie są dla mnie. Oczywiście one są dla Was. I w dzisiejszym zestawie są pędzelki czarno-srebrne, są to pędzelki do oczu. Kolejna rzecz to będzie maskara. Maskara, którą ja też będę nadal używać. Bardzo fajnie się sprawdziła. Mam nadzieję, że maskara również sprawdzi się u jednej z Was. Kolejna rzecz to rzęsy. Jak wiecie, z tego filmiku jestem bardzo zadowolona, dlatego również wybrałam dla jednej z Was rzęsy. Kolejny produkt to jest kredka do ust. Jest to kredka Matte Lipstick Crayon. Ja te kredki testowałam, wrzucę Wam link pod spodem. Jest to odcień Hot Pink, także mam nadzieję, że również się spodoba. Kolejna rzecz to jest zestaw 9 cieni, jak pędzle, no to i cienie, także wybrałam też taki przepiękny zestaw akurat do smoki i również jest to linia PS i dwie ostatnie rzeczy, przedostatnia to będzie blender w kolorze różowym do kremu BB albo do podkładu i ostatnie super mini jajeczka, słuchajcie, najmniejsze jajeczka, to są takie mini blendery, które możemy używać na przykład do korektora albo właśnie na aplikację punktową, jak mamy jakieś wypryski. Bardzo mi się spodobały. Mam nadzieję, że również jednej z Was przypadną do gustu. Seledynowe, różowe i pomarańczowe. Pytanie jest następujące. Jaki kosmetyk z kolorówki jest Waszym wakacyjnym must have? No i oczywiście dlaczego? Rozdanie będzie trwało 7 dni od dnia publikacji tego filmu. Przez kolejne 7 dni możecie zostawiać komentarz pod tym filmem. Oczywiście ten zestaw wędruje do jednej osoby. To rozdanie będzie trwało 7 dni od dnia publikacji tego filmu. Przez 7 kolejnych dni możecie zostawiać komentarz pod tym filmem. Wszystkie szczegóły macie na dole, ponieważ ja do końca jeszcze nie wiem, kiedy ten filmik będzie opublikowany, dlatego wszystkie szczegóły są na dole. Osoba, która zwycięży, będzie podana w opisie po 7 dniach, czyli po tym, jak to rozdanie zostanie zamknięte. To by było na tyle, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!